Muszę tylko poprawić nieco makijaż. Te brwi nie wyglądają najlepiej. Na szczęście mam kredkę do brwi. O nie! Muszę wracać na lekcję! Nie mogę się znowu spóźnić! Hej, co słychać? O, rany! Musisz zobaczyć Gabi! A jej co znowu odbiło? Ups! Uważaj! Moje książki! Daj, pomogę! Trzymaj! Ratuj się, kto może! Okej, coś tu nie gra. Mam coś między zębami, czy co? Chyba nie. Hej, patrzcie na nią! Wow! Wyglądasz, jakby dwie gąsienice goniły ci się po twarzy. To trochę niemiłe. Przepraszam, chyba pomyliłam klasy. No już, wystarczy tych śmiechów. Gdzie ona jest? No jesteś wreszcie, chodź. Przepraszam, nigdy nie zgadniesz, co się stało. Och, a widziałaś się dzisiaj w lustrze? Zerknij. O nie, to naprawdę są moje brwi? Zaraz to naprawimy. Nakreślę zygzak na całej długości brwi. Następnie obrysuj jej kontur. Teraz można wypełnić środek. To da efekt pełniejszych brwi. Wygładź włoski szczoteczką. To utrzyma je w ryzach. No, od razu lepiej. I co myślisz? Nareszcie wyglądam normalnie. Dzięki. Nawet nie pytajcie. Chyba komuś przydałaby się nasza pomoc. Do roboty. Mniejszy niż myślałam. I bardziej męczący. Impreza wieczorem? Oj, Lili chyba się nie wybiera. Czego? Na pewno nie. Ale może jej trochę pomogę. Bella? Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Pora na metamorfozę. Zaczniemy od buzi. Maczałaś ją w tłuszczu? Spokojnie, wiem co robić. Do roboty. Konturowanie to podstawa. I kilka piegów. I jak ci się podoba? Prawie zapomniałam o włosach. Pomyślmy. Mam. Żegnaj, niesforny koku. Witajcie, warkocze. Zróbcie jeden nad uchem. Zaplećcie do tego miejsca i podsuńcie do góry. Teraz trochę w dół. I przypnijcie wsówką. Pora na drugą stronę. Idealnie. To się nazywa metamorfoza. Zapomniałam o teście. Jak to zrobiłaś? Teraz mamy takie same fryzury. Lepiej się zbierajmy. Uch, co za trening. Spalamy tłuszcz. Czemu to takie trudne? Okej, wykroki. Nienawidzę ich. Przepraszam? Stoisz mi na drodze. Żartujesz sobie? Wow! Tego jeszcze nie było. Masz jakiś problem? Nie, ćwicz sobie dalej. Nieważne. Wyborne! Co ty masz z włosami? Ale to fajne. Mówisz o mnie? Coś nie tak z moimi włosami? Trochę się potargały. No dobra, bardzo. Muszę je związać. O! Potrzebuję sznurowadeł. Muszę się po nie zakraść. Uff, odpocznę chwilę i napiję się. Jestem jak ninja. W ogóle mnie nie zauważy. Tylko migusiem. Ach, znacznie lepiej. Prawie je mam. Zbrodnia doskonała. Przeplotę sznurowadło przez warkocz i przez drugi też. To jak sznurowanie butów. Przewlekę przez włosy, a teraz rozpuszczę tył. Już nie są potargane.
Mogę trenować dalej. Okej, wracam do ćwiczeń. Wow, ma świetne włosy. Muszę ćwiczyć dalej. Ładniejsze niż moje. Jestem pod wrażeniem. Wow! Auć. Okej, to bolało. Ha! Padłaś na twarz. Dalej zmęczona? O, matko, jestem strasznie zmęczony. A jeszcze tyle do zrobienia. Dobrze, że mam jeszcze kawę. Rety. Krótka drzemka nie zaszkodzi. Jej, pora na make-up do szkoły. Mam wszystkie kosmetyki i lusterko. O? Hej, tato, obudź się. O, wow, jestem taki zmęczony. Co? Masz coś na twarzy, widzisz? Co u licha? Zdejmę to. O nie, spójrz, jakie mam podkrążone oczy. Wyglądam okropnie. Może to pomoże? Nie. O, a może to? Zaraz, wiem, co pomoże. Chodź tu, Aloesiku, pomożesz tatusiowi. Myślisz, że to zadziała? Tak. Najpierw otwieramy liść, żeby żel i cała reszta spłynęła prosto do blendera. Potem dolewamy wodę. Tyle powinno wystarczyć. Wyciągamy liść, blendujemy żel z wodą. Proszę, świetnie. Bierzemy pojemniczek i wlewamy przez tę dziurkę. Wystarczy, nie chcemy przepełnić. W porządku, teraz do zamrażarki. Czekamy parę minut, aż zamarznie. Ciekawe, co będę dziś robić. To powinno wystarczyć. Gotowe do użycia, proszę bardzo, tato. Popatrz, co przygotowałam. Lód z aloesu. Proszę, weź to. Posmaruj sobie powieki. Nie przestawaj, to zadziała, zobaczysz. Widzisz? Po cieniu ani śladu. Wow, robi wrażenie. Teraz drugie oko. Takie przyjemnie chłodne. Co za ulga. Nie wierzę, że to takie proste. Uratowałaś mnie, córciu. Muszę uciekać. Jestem już. Co słychać? Kiepsko. Nie wyspałem się. Wyglądam paskudnie. Koniecznie wypróbuj tego. Córka mi zrobiła. Pokażę ci. Wystarczy posmarować pod oczami. Wow, faktycznie ulga. Dzięki. Mogę cię zmienić. Nie ma za co. Dzień dobry. Proszę powiesić kurtkę. Proszę, to dla... O nie! Co to ma znaczyć? Och, ale mam suche dłonie. Co za wstyd. A jeśli mi się dzisiaj oświadczy? Nie może tego zobaczyć. Muszę coś wymyślić. Rękawiczki, to najprostsze rozwiązanie. Proszę, pani stolik jest tam. Uff, ale się denerwuję. Jesteś już. Ślicznie wyglądasz. To dla ciebie. Pomogę ci zdjąć rękawiczki. Nie, nie trzeba. Zimno mi. Ale chcę wycałować te dłonie. O nie, zdjął mi rękawiczkę. Co to ma być? Możesz jednak założyć te rękawiczki. Nie martw się. Każdy ma czasem suche dłonie. Wiem, jak ci pomóc. Patrz, aloes. Myślisz, że coś pomoże? No dobra, warto spróbować. Najpierw pokroję aloes. Następnie dodam miód. Miód i aloes przyspieszają gojenie. Teraz wystarczy zamieszać składniki. Przyjemne to nawet. Muszę wydobyć żel z aloesu. Teraz wystarczy wmasować miksturę w dłonie. Wow, to naprawdę pomogło. Proszę, możesz całować. Wspaniale! Chwilka, jeszcze jedno. Ojej, oświadczy się? Gdzieś tu musi być. Uff, cały się spociłem. Ach, cieszę się, że obojgu nam ulżyło.
Genialny mem. O nie, Mindy chce iść na randkę. To już? Szlak, sprawdzę jak wyglądam. Co do diabła? Nos cały w wągrach. Nie mogę tak iść na randkę. Precz z moich porów! Potrzebuję czegoś mocniejszego. Nie! Poczekaj, mój drogi, co ty najlepszego wyprawiasz? Ach, mamo, popatrz na moją twarz. Mam dziś randkę. Aha. Nie wiem, czemu myślałeś, że młotek ci pomoże. Bierzemy miskę i gotowanego ziemniaka. Rozgniatamy w środku i dodajemy liść aloesu. Żel wyciskamy bezpośrednio na pire i mieszamy patyczkiem. Wyszła taka papka. Taka konsystencja powinna wystarczyć. Nie ruszaj się. Posmaruję twoje pory i na chwilę zostawię. I cyk, po wągrach ani śladu. Hej, gotowa na randkę? Przypomniało mi się, że zostawiłam włączone żelazko. Ale o co chodzi? Nie mam już wągrów! Czas na... domowy pedikur. Zaczekajcie tu. A ja przygotuję paluszki. Ciekawe, czy w lokach mi do twarzy. Warto sprawdzić. Do dzieła. Ojej! Zaczepił się! Moje włosy! Ale zaplątane! Co to za badziewie? Uważaj! Nie ma pojęcia, co robi. Może spróbuję inaczej. Zaczeszę je do góry i owinę w koka. Trochę ciężko je złapać. Gotowe! O Boże! Co ty masz na głowie? To tylko gniazdo. Ogarnię to kiedyś? To może jednak warkocze? Jak wyglądają? Chyba trochę poplątałam. Jak to się w ogóle stało? Ej! To już nie można w spokoju zrobić sobie pedikur? Trzymaj! Nie moja wina. Ale chyba wiem, co robić. Wydzielcie kosmyk z boku i użyjcie separatora w ten sposób. Zacznijcie zaplatać warkocza. Tak jest o wiele prościej. Najpierw brzegi, potem środek. I tak dalej. Aż do samego końca. Jeszcze jeden. I związujemy. Kilka razy, żeby się mocno trzymał. Ale ślicznie! I wystarczył separator. Narka. Nie panikuj. Chwilę. Za chwilkę się napijemy. Ha? Skąd się wziął ten pasek wosku? Nie patrz na mnie! Tylko woskuję nogi. Ale to okropnie boli. Wygląda, jakby naprawdę bolało. No co ty nie powiesz? Chyba wiem, jak mogę pomóc. Aloesie, zabiorę ci listek. Nie gniewaj się, dobrze? Tylko kawałeczek. No i proszę. Elegancko. Wystarczy jeden liść. Zaraz, co? To tylko liść. Naciśnij po bokach. Zobaczysz, o co mi chodzi. Nacisnąć. O, ile żelu z tego wypływa. Mam posmarować zaczerwienienie? Dokładnie. Zobaczysz, że pomoże. Widzisz, skóra jak nowa. Chodź dalej, włochata. To my idziemy. Czekaj, z tym też przyda się pomoc. To będzie bolało. Matko, no dobra. Nie upuść, nie upuść. Dobra, to zaczynamy. O tak, powoli i dokładnie. Pięknie. Co dalej? Długie, podkręcone rzęsy. Magia, co? A teraz? Kolorek na usta. Boże, ale cudny odcień. Dziubek ślicznotko. Jeszcze mój ulubiony zapach. No i fryzura.
O matko, co jest? Nie mogę tak wyjść. Ciepło raczej nie pomoże. Jest jeszcze gorzej. Wyglądam jak czupakabra. Dam radę. Okej. Ach! Ale się napuszyły. Nic z tego nie wyjdzie. Co ci się stało? Potrzymaj to. Muszę polać sałatkę. Chcesz? Ocet jabłkowy. No pewnie. Polejcie nim włosy i wmasujcie jak szampon. Powinien wszystko wygładzić. Poskromimy te kudły. Ocet potrafi zdziałać cuda, co? Patrzcie, jakie są błyszczące. Jestem zaklinaczką włosów. Do później. Wystarczył tylko ocet? Strasznie dużo ich odstaje. Dobrze, że mam przy sobie żel. Powinien je przygładzić. Muszę jakoś ułożyć włosy. Huh? Co robi Naomi? Mogę pożyczyć? O, oczywiście. Ile ty tego używasz? Jeszcze kapkę. Nie chcę przykrych niespodzianek. Co? Co ty wyprawiasz? Naprawdę to doceniam. Jasne. Nałożę żel na włosy. O tak, świetna sprawa. Włosy na pewno będą się trzymać. Czy ty wszystko zużyłaś? Zostało tylko tyle? Co ja teraz zrobię? O, już wiem. Tylko wyjmę coś z plecaka. Mam. To mi się bardzo przyda. Nitką osiągnę ten sam efekt. Przeciągnę ją po włosach. Wosk z nitki wygładzi włosy. To działa. Idealna fryzura. Uuu, masz piękne włosy. Dzięki, to zasługa nici. Pożyczysz mi? Dobrze. Powinnam się tego spodziewać. Okej, muszę zmienić znajomych. Nie ma to jak wspólne malowanie się. Skończyłam, zobacz. Wow, dobra w tym jesteś. Cieszę się, że ci się podoba. Zakręcić ci włosy? Nie mogłam uwierzyć, że usiadł koło mnie na lekcji. Na pewno się ucieszyłaś. Tak, ale strasznie się stresowałam. O nie, nie, nie! Co ja zrobiłam? Tyle włosów! Nigdy mi tego nie wybaczy! Moje włosy! Spaliłaś je! Nie panikuj! Napij się, to ci pomoże. Przepraszam, zawiodłam cię na maksa. Zaraz, wiem jak ci podkręcić włosy. Najpierw opróżnię butelkę. Następnie wezmę nożyk i zrobię takie nacięcia. Byle ostrożnie. Jeszcze tu? Już kończę. I do góry. Okej, gotowe. Jak ty chcesz tym zakręcić włosy? Zaufaj mi. Włożę do środka kosmyk i zacznę go suszyć. To serio zadziała? Serio? Nie uwierzysz, patrz! Wow, ale mam piękne loki! Niesamowite, dziękuję! Uff! To się już nigdy nie powtórzy. Kochana jesteś? To było takie śmieszne. Nauczycielka nie wiedziała, co ma robić. Hejka! Ona coś do nas mówi? No więc mówię wam. Wydaje im się, że są tacy wyjątkowi. O, mam pomysł. Widzimy się po lekcjach, narka. Jak dobrze jest mieć tylu znajomych. No hej! Niech no tylko mnie zobaczą. Gabi będzie zachwycona.
O, jest tam. Zaraz. Ona ma kolczyki? Będę głupio bez nich wyglądać. No to idziemy robić kolczyk. Zgubiłaś się? Chcę mieć fajny kolczyk. Nie wierzę, że to robię. Nie spiesz się. Wybierz to, co ci się spodoba. Ten. Ten? Serio? Dobra, skoro chcesz. To może zaboleć. A w zasadzie na pewno zaboli. Zaczynam powoli żałować. Słabo mi. Wiedziałam. Zawsze to samo. No dalej, nie mamy całego dnia. Nie ma mowy. Kolejna. Już czwarta osoba w tym tygodniu. Muszę zmienić robotę. To było straszne. O nie, przez przypadek zabrałam ze sobą teczkę. Zaraz. Mogę przecież użyć tego spinacza. Sama zrobię sobie kolczyk. Odetnę potrzebny kawałek kombinerkami. A teraz wystarczy włożyć go do nosa. Bezbolesny sposób na kolczyk. Jasmine, czy to ty? Cześć! Cześć! Super wyglądasz! Czy ty masz kolczyk w nosie? Pomyślałam, że zaszaleję. Ja właśnie zrobiłam sobie dwa nowe. Uwielbiam je. Nie mogę się opanować. O, hej! Pa! Lepiej poszukam więcej spinaczy. Sprawdzę szybko telefon. O, ktoś do mnie dzwoni. Ale przystojny. Aż mam ochotę przytulić telefon. Pewnie, pożyczę ci coś. Ta czarna sukienka z ramionczkami. O, zostawiła swoją kosmetyczkę. Teraz albo nigdy. Oj, w nogi. To on. Ojej, muszę coś szybko wymyślić. Gdzie ona jest? Mam, to się musi sprawdzić. Dobrze, wyglądają ponętnie. Rozpuszczę jeszcze włosy. Ble, przykleiły się do szminki. No nie wiem, to za mało. Może użyję tego? Tak. Tylko odrobinkę. Wklepię puder w usta. Gotowe. Teraz musi się udać. O, wow, twoje usta. Tak, pocałuje mnie. Ej, przestańcie. Ukradłaś mi kosmetyki. Oberwiesz. Ach, a, dziewczyny są straszne. Trudne, to tylko szminka. Powoli i spokojnie. Jak inne dziewczyny to robią z taką łatwością? Nie wygląda najlepiej? To na nic. Idealne usta. Wow, jak ona świetnie wygląda. Chyba muszę poprosić ją o pomoc. Cześć, Gabi. O, chyba masz coś na twarzy. Proszę. Dzięki. Malowanie ust nie jest wcale takie trudne. Zobacz. Wybierz swój ulubiony kolor. I narysuj nim linię na środku ust. Teraz złącz wargi i przesuwaj je w różne strony. Żartujesz, prawda? Zaufaj mi. I co? Nie mówiłam? Wow, to jest genialne! To ja też spróbuję. Linia na środku, a potem cmokamy, żeby rozprowadzić szminkę. Dokładnie. To całkiem fajne. Wow, to działa. Świetnie ci poszło.